po tym wszystkim obaj zostaniemy szturmowcami czystki. Tylko po co, skoro nie będzie już Jedi? Racja. W takim razie będą musiały nam wystarczyć stanowiska w dowództwie. Szybko, mały. Tak. Mnie też ścisk. Kana ich widok po wszystkim, co przeszliśmy. Pomożesz? Świetnie. Chcesz walczyć z buntownikiem? Nie. Widziałeś coś? Krok! Za bardzo się przestraszył! Atakować go! Znajdę twój słaby punkt.
Sir, pamiętam, jak piękne są te jaskinie. Jak chciałem szybko ukończyć trening i zostać Jedi. Teraz to nieważne. Zakon został zniszczony, ale to, co reprezentował, wciąż nas żyje, Cal. Odbudujemy go, jeśli znajdziemy holokron kordowy. Ucieka! Jak on to robi? No dalej, Jedi! Walcz z nami! Twoje szanse na przeżycie są niskie. Bardzo niskie. Awaria systemu. Ty tchórzu! Widzę cię! Możemy go jeszcze złapać! Nie ociągać się! Następny! Nie uciekniesz mi!
No proszę, boi się! Więc teraz ucieka! Jesteś niekompetentny. Awaria systemów. Nie uciekniesz. Nadzieram. Niewydajny człowiek. Ten smarkać się nas boi. Żaden ból mnie nie zatrzyma. Nie zbuduję. Tego nie było na odprawie. Imperialni mówią tylko o tobie. Wysyłają na ciebie wszystko, co mają. Jesteście bezpieczni? Przyczailiśmy się, ale burza już przechodzi. Niedługo stracimy osłonę. A może zamaskujemy? Jak leci, ma? Zhakowałam ich. Szyfruję też łączność, ale pewnie niedługo ją przywrócą. Może kupi nam to trochę czasu. Dzięki. Roi się tu od szturmowców. Ilum była naszą planetą, Kal. Nie pozwól, by o tym zapomnieli. Uwaga na pociski. Nie pokona nas wszystkich. Cel blokuje moje ataki. Tylko ty i ja. Pora to kończyć. Przebili się i wezwali wsparcie. Zmierzają tu wszystkie gwiezdne niszczyciele w sektorze. Jeśli dotrą tutaj przed tobą... Nie przylecieliśmy tutaj, żeby dać się złapać. Zdążę. Sir, mamy towarzystwo. Niech Gris zamknie modliszkę. Co? Przecież ściga cię Imperium. Oszalałeś, młody? Zaufaj. Ufamy. Zamkniemy statek. Yeah.
Udało się. Tak. Bez was by mnie tu nie było. Dawniej na bracie marzyłem o szturmie na Coruscant u boku ocalonych z Rady Jedi. A teraz? Los zakonu jest w rękach hazardzisty, upadłej Jedi i słabego padawana. Z gry i partaczy. Dokładnie tak. Można polegać tylko na Bidi. Pozwolił Kordowie wymazać pamięć, by mógł nas prowadzić. Oboje chcecie poświęcić wszystko. Przecie naprzód, choć szanse są bliskie zeru. Porażki są częścią życia. Już to rozumiem. Dziękuję. Wam wszystkim. Hej! Na Zefo nie było czasem ogromnego wraku? Może tam być coś ciekawego? No to wracamy na Datomirę. Datomira, co? Czas na pojedynek. Tak. Jesteś gotów na to wyzwanie. A co z tobą i Trillą? Nie wiem, czy w ogóle będę gotowa. Ty wiesz, co musisz zrobić, by zaleczyć rany. Dlatego jestem z ciebie bardzo dumna. Ja kroczę własną ścieżką. Pamiętaj, że nie jesteś sama. Siadaj, młody, pora na lądowanie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Nie chcą się otworzyć. Poza tej planety. Gotowy na drogę? Thank you.
Rób co trzeba, mały. Dalej, wskakuj tam. Co znalazłeś? Rzuć mi z tym BD. To błąd, że przybyłeś bez broni. Nie bez broni. Myślisz, że miecz świetlny czyni cię Jedi? Nie. Bycie tu. Wspomnienia dręczące mnie od braki. Nie będę od nich uciekać. Zobaczmy więc, jaką śmierć niesie ci odwaga. Traciłeś miecz świetlny. Imponujące. Ale czy siła to odpowiedź?
Nie. Mistrzu. Nigdy nie zapomnę. Ta strata jest częścią mnie. Uszanuję twoje nauczanie. I twoją ofiarę. Pamiętaj. Wytrwałość ujawnia ścieżkę. Myślisz, że mi dorównasz? Bracia, pomóżcie mi! Nie! Chodź tu! Walcz ze mną! Zniszczę cię. Stań i walcz. Więc powróciłeś. Odważny. Ale głupi. Możliwe. Merin, tak? Jestem Cal Kestis. To, co słyszałaś o Jedi, to kłamstwo. Tak mówisz, Cal. Malikos też wiele mówił. Taron Malikos był Jedi, ale kim jest teraz tego? Tego nie wiem. Wiem za to, że miecz świetlny nie czyni z ciebie Jedi. Co więc czyni? Dbaliśmy o pokój. Zdradzili nas ci, których strzegliśmy. Ściga mnie Imperium, ja... mogę być jednym z ostatnich. Byłam dzieckiem, kiedy nadszedł atak. Wojownik uzbrojony w tę broń zstąpił na nas i zabił mój lud, moje siostry. I zostałam sama wśród ciał. Malikos przybył i obiecał mi zemstę, jeśli w zamian zdradzę nasze sekrety. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. I Malikos niesłusznie to wykorzystał. Nie musimy być wrogami. Przyda ci się. I znów zniknęła. Będę czuwać. Wynośmy się stąd. Malikos jest blisko. Możesz zawrócić. Nie mogę. Stawką jest życie. Czyje życia? Niewinnych. Dzieci wrażliwych na moc, które będą mordowane. Tak jak my. Przyjacielu, nigdy nie rezygnowałem z pogoni za wiedzą.
Nie powinniśmy tu być. To przeklęte miejsce. Nie bój się. Mamy umowę. Obiecałaś, że nauczysz mnie swojej magii. Poległe siostry. Ten człowiek obiecał, że umożliwi nam zemstę, ale tylko jeśli nauczy go naszej magii. Wybaczcie. Muszę wesprzeć Malikosa. Kalkestis! Malikos. Witaj w domu. Chcesz zacząć szkolenie? Co w tych ruinach tak nęci, że ryzykujesz? Też mogę o to spytać. Drzemia w nich potęga. Będąca poza wiedzą Jedi. Ja ją kontroluję. Proponuję ci to samo. Nic nie rozumiesz. Nie obchodzi mnie potęga. Chcę odbudować zakon. Odbudować zakon Jedi? Ty biedny głupcze. To koniec! Jedi upadli na długo przed czystką. Spętani tradycją. Ogłuszeni dawną chwałą. Zaślepieni wieczną wojną. Możliwe. Ale to nie koniec, Malikos. To nasza szansa. Czegoś się nauczyć. Naprawić wszystkie nasze błędy. Jedi i nauka. Nie ma dla nich jutra. Jak możesz tego nie widzieć? Czas na coś nowego. Ty i ja. Zbudujemy coś innego. Coś lepszego. Nie. Więc Datomira będzie twoim grobem. Nie pozwolę ci się pokonać! Nie pokonasz mnie! Zwoita obrona! A ja myślałem, że do mnie dołączysz! King Jedi! Nie masz praw do Datomiry! Nie masz praw do naszej magii! Wstań, Kalukestisie! Jeszcze żyjesz! To nic takiego. Cofnij się, Jedi! Yeah.
Jedi! Nie pokonasz mnie! To skończy! Mały, pomóż! Co to jest? Tak jak mówiłeś, Malikosie. Datomira będzie twym grobem! Niech tkwi w mroku ze swą tajemnicą, aż zabierze go śmierć. Pomogłaś mi. Datomirę toczył pasożyt. Co tu tak naprawdę robisz, Kalu Kestisie? Budowniczowie grobowca, Zepho, stworzyli też obiekt zwany Astrium. Otwiera sanktuarium na innej planecie. W środku jest lista wrażliwych na moc dzieci z całej galaktyki. Ale Imperium też jej szuka. Jakie Imperium? To Imperium. To, które chce zgładzić wszystkich wrażliwych na moc, by nikt nie mógł się mu przeciwstawić. Więc niedługo zawita i na Datomirę. Tak jak wojna. Pomogę ci znaleźć to Astrium. Dziękuję za pomoc w walce z Malikosem. Już myślałem, że po mnie. Zgadza się, zginąłbyś. Aha. Cieszę się, że żyjesz. Dobrze mieć sprzymierzeńca. Tak, to miła odmiana. Nie ma za co, Kal. Nie marnuj czasu. To miejsce jest... przerażające. To istnieje. Merin, to może być klucz do następnego pokolenia Jedi. Cieszę się z tobą. I twoimi Jedi. Ale nic nie przewróci mego ludu. Tak. Po czystce byłem sam przez bardzo długo. W ukryciu. Bałem się, że odkryją, kim jestem, albo czym jestem. Co się zmieniło? Mój dobry przyjaciel kazał mi szukać własnego miejsca w galaktyce. I posłuchałeś? Cóż, nie, ale życie zmusza ludzi do działania, nawet wbrew ich woli. I oto jestem. W tym dziwnym miejscu. Wbrew woli. Dołączę do was. Poważnie? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Dość mam czekania. Chcę walczyć u twego boku. Siostry Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz... ocalali. Zmieniamy się. Tak. Tak, to prawda. Co ty na to, Bidi?
Zgadzam się. Tylko trzeba będzie przekonać moją załogę. Więc ich przekonamy. Nie da się przejść. Już się da. Podniosłaś też te poprzednie? Tak. Byłam ciekawa, co zrobisz z Malikosem. Sprawdzałaś mnie? Zdałeś. Gratulacje. Mogę na ciebie liczyć? Dasz sobie radę. Billy, z tym! Mógłbyś mi pomóc? Dobra robota, Bidi. Którą podróżujesz? Kim jest? Sir? Skąd o niej wiesz? Widziałam twoich towarzyszy. Malikos chciał ich śmierci, ale nie stanowili zagrożenia. Sir... była kiedyś Jedi. To długa historia. Spotkamy się przy statku. W porządku, Billy? No i dobrze. A, coś tam było.